dziś zabieram Was na rundkę po Warszawie na małym, niebieskim, miejskim sprzęcie. To Keeway City Blade 125, który wydaje się być fajnym pomysłem na skuter dla początkujących z prawkiem B. Kompaktowe rozmiary, bardzo wygodna pozycja za kierownicą, ultra niskie spalanie. To chyba trzy najważniejsze cechy miejskiego skutera 125. Do tego fajnie wykonane detale, zwłaszcza ta podświetlana ciepłą barwą światła deska rozdzielcza. Do tego spory komfort prowadzenia, ponieważ oczywiście mamy tutaj skrzynię CVT. Przekręcamy tylko kluczyk, stosujemy gest twist and go i jedziemy do pracy. I tyle. Do tego wszystkiego musimy dodać dosyć dobrze pracujące hamulce. Dwie tarcze tutaj posiadamy. Przy tak małej masie skutera są one w zupełności wystarczające. Co do tego, niskie spalanie. Nieco ponad 2,2 litra na setkę. Jest to wynik imponujący, choć skuter dynamiką nie grzeszy, ponieważ jego prędkość maksymalna to niecałe 100 km na godzinę. A co z wyglądem? Wydaje mi się, że jest to niepowtarzalna, dosyć oryginalna konstrukcja i projekt nadwozia. Ja jeszcze nie spotkałem się z maszyną, która w tym segmencie cenowym zostałaby wykonana w tak dobry, precyzyjny, wysokojakościowy sposób. Po prostu. Wydaje mi się, że ten skuter jest jedną z lepszych propozycji, jeżeli chodzi o tę kategorię cenową. Dlaczego tak uważam? Spójrzcie na ujęcia, które nakręciliśmy w naturalnym środowisku tego skutera, czyli w centrum Warszawy. Wcześniej jednak trzeba dojechać do serca tego miasta. Nie jest to jednak zadanie trudne, bo Keeway City Blade 125 jest stworzony do manewrowania na zakorkowanych ulicach. Po chwili jesteśmy na miejscu. Tu najlepiej widać, jak tętni życie. Jednak posiadając miejski skuter 125 możemy pokusić się o pewien dystans do tego wszystkiego. Nie ma znaczenia, że nasz jednoślad ma 9 koni mechanicznych. I tak zawsze zdążymy na czas, dzięki czemu możemy dłużej delektować się tym, czego inni nie zauważają. Bo nie mają na to chwili. Keeway City Blade 125 wyróżnia się przednim podwójnym kloszem, który spogląda na nas jak mucha. Z profilu jednak już nie widać obłości. Zwraca na siebie uwagę komplet świateł LED, niebieskie malowanie, które moim zdaniem jest najładniejsze z całej palety. Z kolei na tyle wpada w oko ładnie obudowany i cichy wydech odprowadzający spalinę z czterosuwowego, kulturalnego silnika chłodzonego powietrzem. Patrząc nieco niżej można dostrzec komfortowo pracujące zawieszenie, dwa koła 14 cali i hamulce tarczowe na obu osiach. Mi najbardziej podoba się jednak deska rozdzielcza, o której już Wam wspominałem. Jest naprawdę dobrze wykonana. Teraz ktoś mi cień robi. A, to ja. Runda po Warszawie z Keeway City Blade, powiem Wam szczerze, że była odprężająca. Jak za niecałe 7 kapci, to tysięcy, to fajna maszyna dla pragmatyków, którzy chcą mieć dwa kółka sprawdzonej marki za niewielką kasę. A my widzimy się już jutro w Szybcy i Wolni. Subskrybujcie Jednoślad.pl na YouTube. Lewa w górę. Cześć!